Hej, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Alligatora Alexa 4. Udało nam się ostatnio pokonać dwa ostatnie poziomy, a że wszystkie poziomy, jakie dotąd przechodziliśmy, zostały przez nas wymaksowane, to odblokował nam się zupełnie nowy poziom, gdzie wcielamy się w Lolę. I który w ogóle nie jest platformówką, jest bardziej taką strzelanką w stylu Life Force, czy Gradius, i jest to całkiem fajne. Powiedzmy, że jest to, to jest najlepsza prawdopodobnie nagroda w platformówce za ukończenie jej na 100%, jaka w życiu może was spotkać. Więc tak, lecimy sobie właśnie Lolą w statku i mamy 3 życia, ale już za pierwszym razem praktycznie zostajemy zniszczeni, jeśli coś nas trafi. Te 3 życia dają nam tylko możliwość kontynuacji. Zbieramy również gwiazdki i jeśli zbierzemy wszystkie gwiazdki, czyli tam ich jest 6, to dostaniemy ulepszenie broni, a ono naprawdę się przydaje. Okej, te działka też można zniszczyć, oprócz na przykład tamtego, no bo było zasłonięte. Jezu. Ogólnie nie przyszedłem tego całego, ale z tego co patrzyłem, to nie da się tego tak do końca w całości przejść, dlatego że po jakimś czasie te wszystkie segmenty się będą powtarzać. Nie jestem nawet pewien, czy nie doszedłem do połowy, to znaczy najdalej gdzie doszedłem to był moment, gdzie zamiast tych medus były jakieś takie ulepszone potwory, nieco podobne, ale jednak silniejsze i było ich o wiele więcej. Natomiast jeśli chodzi o asteroidy, ich się z tego co wiem nie da rozwalić, próbowałem i po prostu trzeba je ominąć. Dobra, niszczymy te działka. Chyba ci kolesie w statkach są najgorsi. To znaczy potem się pojawia jeszcze jeden statek. Znaczy taki duży typ, który nas ostrzeliwuje i lepiej po prostu gdzieś tam jak najdalej od niego się przebywać. On nie jest silny, jeśli chodzi o ilość ciosów, które mu musimy zadać, no ale jednak może sprawić pewne problemy. Fajne jest to, że jeśli zginiemy, to nie tracimy no tego ulepszenia. Tak, to jest mega, zwłaszcza, że w wielu takich strzelankach no właśnie się traci to. Okej. Torpedy. Dobra, tu się pojawi ten duży i chyba będę musiał od razu ominąć. Aaaa! Fuck. Dobra, z nim jest tak, że to jego strzelanie jest praktycznie nie do ominięcia. Jedyne co możemy zrobić, sobie łaskawie poczekać na dole, o właśnie. O, no i możemy go oczywiście zabić. Udało się nam. Teraz takie trochę Flappy Bird. Chociaż co ja mówię, ta gra jest dużo starsza od Flappy Bird. Okej, ruszające się skały. Nie za fajne to. I tu właśnie, tu są te meduzy, tu chyba najdalej doszedłem. Z tego co pamiętam. Okej, ominąłem jedną gwiazdkę, no trudno się mówi. Co to jest? A! Tak myślałem, że to musi wybuchać i coś z tego wyjdzie. A jednak są te zwykłe meduzy jeszcze. Wszystko spoko, ale te miny, no... są dość upierdliwe. Boże... tu jeszcze nie byłem i... uwielbiam... ta ciasnota, Jezu. Okej, czuję, że będą przeciwnicy. A, no tak. Dawno was nie było. Fajnie by byłoby mieć jeszcze samo naprowadzające. To by było coś. Okej, wyczuwam bossa. Tego mini bossa, czy jak... czy kto to tam jest? Aaaaah! No to taki jakby trochę remis, nie? Ale dobra, nie zaliczyło mi tego. Znaczy wiecie, gdyby on sobie odleciał, to nic wielkiego by się nie stało, nie? Dobra, walić go. Niech sobie odlatuje. O, fuck. No, powiem wam, że ciekawie. Gramy jeszcze raz, bo nie zdzierżę tego. Szkoda, że nie można tutaj w żaden sposób dostać życia. Ale tam był już ten ostatni boss, co nie? Ten właśnie kosmita, który nam porwał Alexa. Ogólnie no nasz statek jest za duży, żeby gdzieś tam pomiędzy tymi pociskami przelecieć. No gwiazdki, ja chcę gwiazdki, gwiazdki. Jestem ciekaw, czy potem jak ten segment się powtórzy, to będzie trudniejszy. Znaczy podejrzewam, że pewnie tak. Zazwyczaj tak jest. No dalej, chcę ulepszenie, proszę was, dajcie mi je. A nie będziecie aż tak cierpieć, znaczy w sensie będziecie tak samo cierpieć, ale... cicho. Ej, czemu... a dobra, mam już ulepszone strzelanie, ale to... te ulepszenia jakoś mozolnie idą. Okej. Na szczęście to wszystko tak samo zawsze jest ułożone, więc... nie powinno nas tutaj nic zaskoczyć. Teraz się zastanawiam, czy te meduzy mają oczy, czy nie. Tak, no największa rozkmina. Jakby to było istotne. Okej, to będzie ten duży. Fuck! Nie no, muszę zabić tego na dole, nie ma innej opcji. Z tego się nie da, no. Boże. Co ja robię? Teraz to na pewno mi się nie uda tego wygrać. No... pff. Fajnie. Tak, wpiszę swoje imię. No, już jest tutaj prawie pusto. Dobra, let's go. I ten ostatni raz spróbujemy to wygrać. No, meteoryty. Tak. Ja z tym spotkiem nie mam szans. Ja ledwo co pokonuję tego kolesia dużego. Co dopiero jakichś większych przeciwników. W ogóle Lola, skąd ty wzięłaś ten statek kosmiczny? Co się wydarzyło takiego? No, wreszcie. Nie jest to może takie ulepszanie jak w Gradiusie, no ale narzekać nie będę. O ile dobrze pamiętam, to ten spodek po prostu miotał takimi samymi pociskami jak ten mini-boss. A! Była gwiazdka, nie wziąłem jej. Okej. A więc nadszedł ten czas. A nie, dobra, to jeszcze nie teraz. A, no tak, jeszcze asteroidy. Teraz dopiero oni się pojawią. A nie, jeszcze, kurde. A nie mam pamięci do tego. Wszystko tak samo wygląda, kosmos. A no tak, jeszcze to. Jakże mógłbym zapomnieć o tym? Może po prostu ominę tego dużego, czemu by nie? Tak, fajnie. To se ominąłem tego dużego. Nie, no ja muszę w nich strzelać. Nie mogę ich tak od sobie po prostu omijać. Okej. I tak mogło być na samym początku. Uff. Jeszcze jeden taki nas czeka. Ale to już pewnie wiecie. Okej, kolejna skrzynia podobna do tej z kontry. Znaczy skrzynia, może to nie jest złe określenie. No sami wiecie, kapsuła, o. Lepsze określenie na to. I tu są te dziwne meduzy. Nie, ja się nie będę w to wpieprzać, bo to się źle dla mnie skończy. Okej, miny. Niby na ukos one wybuchają, ale no, sami wiecie. Jeszcze te skały będą, co nie? A właśnie. Ale chyba wolę je niż te miny. Powiedział Dragotrim, wpierdzielając się na te skały. No, tak. Ostatnie życie, co się może zdarzyć? A no to, że zginę pewnie. Kurde, czemu tu nie można życia zdobyć? Byłoby prościej. Znaczy, dla mnie. Swoją drogą bardzo mało filmów widziałem właśnie z tej kosmicznej rundy. Tak jakby mało kto tam dochodził w ogóle. Czyżby ludzi przerosło? Przejście tej gry na 100%? Znaczy dobra, muszę przyznać się tak bez bicia, że ja sam zastanawiałem się mocno, czy rzeczywiście mogę... Czy rzeczywiście chcę to przechodzić, nie? Na 100%. Czułem, że to może być ponad moje siły, no ale jednak nie. No i powiedzcie mi szczerze, jak ja miałem to ominąć? Bo nie bardzo rozumiem. Dobra, to chyba jest mój najwyższy wynik, tak? A nie, jeszcze był wyższy. No dobra, mniejsza z tym. Musicie mi wierzyć na słowo, że ta sekwencja cały czas się będzie powtarzać. A jeśli chodzi o tę serię... Cóż, pozorna... Znaczy taka niepozorna gierka, taka no, krótka, 12 poziomów, a jednak udało się 4 pełnoprawne odcinki z niej zrobić. No i mam nadzieję, że przypomniałem wam dzieciństwo, chociaż ja osobiście tej gry z dzieciństwa nie pamiętam, ale zawsze chętnie sobie do niej powrócę. Tak więc żegnam się z wami, no i do następnej serii, która już niebawem.